Nie będzie to biografia generała Sikorskiego, bo na to musielibyśmy poświęcić znacznie więcej czasu. Tylko zgodnie z tytułem naszego spotkania, generał Sikorski jako wojskowy i mąż stanu. Te dwa elementy z jego życia będę starał się Państwu przybliżyć. I jego rolę, jaką odegrał w II Rzeczypospolitej. Są trzy jakby części tej wielkiej, długiej działalności generała Sikorskiego. Okres ruchu zbrojnego w Galicji i legionowy, okres budowy II Rzeczypospolitej, czyli wojna polsko-bolszewicka i potem okres międzywojenny i wreszcie wojna II Światowa. I każdemu z tych okresów kilka słów chciałbym poświęcić i parę szczegółów Państwu przybliżyć. Zacznijmy od, chronologicznie od tego okresu galicyjskiego. Jak wiecie Państwo, w Galicji na przełomie XIX i XX wieku zaczynają tworzyć się polskie organizacje paramilitarne, związki młodzieżowe. Na to Austriacy spoglądają z pewnym pobłażaniem, a czy też z taką nadzieją, że w przypadku wybuchu wojny z Rosją te polskie formacje, czy też te polskie organizacje będą mogły być wykorzystane na rzecz wzmożenia wysiłku cesarstwa austro-węgierskiego, ponieważ Polacy są, że tak powiem, naturalnymi przeciwnikami Rosji, jako że Rosja okupuje centrum Polski ze stolicą w Warszawie. I jak wiemy, w Galicji były takie tendencje, nikt wtedy nie przewidywał upadku wszystkich mocarstw rozbiorowych jednocześnie, aby stworzyć monarchię trójczłonową, polsko-austriacko-węgierską i tu Polacy będą mieli najwięcej swobód. Dlatego też wśród różnych działaczy galicyjskich ta myśl zapuściła korzenie. Ona nie była zresztą pozbawiona podstaw realnych, jako że monarchia habsburska była w przededniu przemian. No, o tym dzisiaj nie pamiętamy, ale było bardzo wiele pomysłów na stworzenie federacji z monarchii austro-węgierskiej. Nawet był taki pomysł, i to całkiem poważnie rozważany, również w kręgach dworskich, habsburskich, uczynienia Stanów Zjednoczonych, Austrii i innych krajów, gdzie i Galicja miałaby swoje miejsce. Wiązało się to z problemami wewnętrznymi państwa austriackiego. A zatem nie należy tych pomysłów jako rządzi odczytywać. One były całkiem realne wtedy. Sikorski jako młody człowiek pochodził z rodziny, no powiedzmy, inteligenckiej. Jego ojciec był nauczycielem ludowym, był organistą chyba wcześniej, więc no taka, powiedzmy, inteligencja niezbyt widoczna, nie ta wyższego lotu, ta przeciętna inteligencja galicyjska. Sikorski miał rozmaite zainteresowania, jak wielu wtedy młodych ludzi, którzy szukali, co sobie w życiu wybrać. Myślał o studiach historycznych, uczęszczał na wykłady wolne, takie wolno było wtedy w Wierzchnicy Jagiellońskiej czy na Uniwersytecie Lwowskim uczęszczać na wykłady w charakterze wolnego słuchacza. Myślał o studiach filozoficznych. Ostatecznie wybrał zawód związany z budową dróg, mostów, studiował na Politechnice, a więc nauki ścisłe. Wśród tych działaczy galicyjskich, patriotycznie nastawionych, którzy myśleli o Polsce, nie tylko o tym, jak przeżyć z dnia na dzień, bo tam koron zebrać, prawda, na koncie w banku, ale chcieli coś więcej, chcieli tych swobód narodowych. Czym się wyróżniał Sikorski? Jak wiecie, też Państwo zapewne w Galicji ścierały się najprościej, najogólniej mówiąc, dwa odłamy najmocniej nurtów niepodległościowych. Ten lewicowy, który przyszedł po części z Królestwa po rewolucji 905-6 roku razem z Piłsudskim i niedobitkami organizacji bojowej, która musiała uciekać z Królestwa, bo tam nic się nie dało zrobić. I tutaj na miejscu w Galicji stworzyły te osoby, ci działacze, silny nurt lewicowy w ruchu niepodległościowym, nurt nastawiony na walkę bezpośrednio. Czyli walkę czynną z karabinem w ręku, ponieważ nikt poza Polakami posiadającymi siłę zbrojną, jak mówił Piłsudski, niewolności nam nie da. Musimy mieć siłę zbrojną. I był też drugi nurt,
nurt reprezentowany no, głównie przez Galicjan, taki powiedzmy nurt prawicowo-zachowawczy, w który wszedł też Sikorski jako młody inżynier. Pracował w tej administracji, powiedzmy, takiej terenowej austriackiej, dokonywał różnych ekspertyz, dróg, mostów, jako młody zupełnie pracownik, a jednocześnie jako niejako społeczny, z zamiłowania i z tych przekonań narodowych, był jednym z kierowników ruchu strzeleckiego we Lwowie. We Lwowie na czele ruchu strzeleckiego stało trzech inżynierów. Jednym z nich był przyszły generał Sikorski. Czym się wyróżniał wśród działaczy galicyjskich? Jest coś, co będzie mu towarzyszyło całe życie i będę jeszcze do tej cechy Sikorskiego jeszcze wracał. To były, można powiedzieć, takie predyspozycje polityka, a może i męża stanu, chociaż trudno było mówić o takim młodym człowieku, co z niego wyrośnie. Mianowicie był spór między lewicą a prawicą. Jedni drugich wykluczali, jedni z drugimi nie zawsze chcieli rozmawiać. Sikorski od początku, chociaż miał przekonania zbliżone do narodowej demokracji, chociaż nie tożsame, ale to już jest inna zupełnie sprawa, dopuszczał możliwość porozumienia z lewicą, z Piłsudskim, ze Strzelcem. Nie to, że wyznawał tę ideologię, ale dla dobra sprawy i z usposobienia był człowiekiem koncyliacyjnym, takim, który chciał się porozumiewać, dążył do takich związków. Dlatego widzimy go i w ruchu strzeleckim, i z lewej, i z prawej strony. I kiedy powstaje ta komisja skonfederowanych stronnic niepodległościowych, też tam widzimy Sikorskiego. Dobrze jest przyjmowany przez Piłsudskiego. Widzimy go nieraz obok przyszłego marszałka Polski. Różnie to jest odbierane przez jego towarzyszy, prawda, w ruchu strzeleckim. No ale jest to pewna cecha osobowa Sikorskiego, która będzie mu towarzyszyć do końca i ona stworzy z niego politykę. Wielu młodych ludzi, tak jak Sikorski, którzy poszli do ruchu strzeleckiego, do ruchu Sokoła, ale o tych organizacji było wiele, do drużyn Bartoszowych. Wielu z nich potem poszło na front w czasie I wojny światowej, służyło w legionach, albo nawet jeżeli nie służyło w legionach, to w niepodległej Polsce po wyjściu z armii austriackiej, zakończeniu służby, robili kariery wojskowe. Wielu Galicjan znajdujemy w niepodległej Polsce, w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach. Od tych oficerów niższego szczebla, aż po dowódców okręgów korpusów, a w czasie wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej na czele grup operacyjnych, dywizji i armii. Do tej grupy będzie się zaliczał też Sikorski. Ale zanim jeszcze przejdę do jego dokonań w czasie wojny polsko-bolszewickiej, to jeszcze dwa słowa na koniec tego ruchu legionowego, bo to też trzeba coś powiedzieć. Mianowicie Sikorski ma krótki okres służby frontowej, później działa w różnych gremiach, powiedzmy, daje się poznać jako dobry organizator, jako człowiek, który ma umiejętność obracania funduszami. Niekoniecznie go się wykorzystuje na froncie, jako dowódcy, ale też tam się sprawdzi. Przychodzi kryzys przysięgowy. Kryzys przysięgowy, który, jak wiemy, w 1917 roku prowadzi do aresztowania Piłsudskiego, wysłania go razem z Sosnkowskim do Magdeburga. I tu następuje przełom w ruchu legionowym, rozłam wśród samych legionistów. Część idzie za Piłsudskim, odmawiając jakiegokolwiek porozumienia z państwami centralnymi, uznając, tak jak to Piłsudski stwierdził w 17 roku wiosną, tutaj na spotkaniu bodajże w hotelu europejskim, kiedy zebrali się oficerowie legionowi, pytali go, i co teraz? Co teraz mamy robić? I powiedział tak, nasze drogi z państwami centralnymi się rozchodzą. Teraz one będą naszym przeciwnikiem. Musimy orientować się na Antantę. Zmienił front. Sikorski tego nie uczynił. Do końca wierzył, że coś się uda uratować. Dlatego już mamy rozejście się tych dróg Sikorskiego z Piłsudskim w tym okresie roku 1917. Sikorski należy do tych działaczy legionowych, którzy uważają, że trzeba wykorzystać ad maximum to, co się zaczęło. Czyli tą koncepcję austriacką. Ostateczny cios
tej koncepcji zawarł traktat brzeski z lutego 1918 roku, kiedy Austro-Węgry i Niemcy, paktując z Ukrainą, oddają Chełmszczyznę Ukrainie. Oburzenie jest wielkie. Generał Haller przechodzi ze swoją brygadą, jak wiemy, na stronę rosyjską, przerywa się przez front i zaczyna swoją wielką karierę jako ten, który się sprzeciwił mocarstwom rozbiorowym, jako ten, który wysoko wniósł sztandar Polski, jako ten, który potem stoczy bitwę z Niemcami, ale już na terenie ogarniętym rewolucją bolszewicką, a właściwie okupacją niemiecką. Ale to są sprawy generała Hallera. Sikorski wtedy też wymaga posłuszeństwo władzom austro-węgierskim, dopiero wtedy. Jest tak samo jak wielu oficerów internowany, poddany pod sąd i podobnie jak niemal wszyscy uniewinnieni, ponieważ nacisk opinii publicznej był tak wielki i polskich polityków w parlamencie wiedeńskim, że wszystkich tych ludzi uniewinnił. A zatem jak można podsumować ten okres do zakończenia I wojny światowej w życiu Sikorskiego? Dał się poznać jako człowiek, który chce coś dla Polski zrobić, jako niewątpliwy patriota, jako dobry organizator i dobry wojskowy, aczkolwiek nie należał wtedy do wojskowych pierwszych stron gazet. Nie mówiono o nim jako generale Hallerze, nie mówiono o nim jako Piłsudskim. Był to jakby drugi szereg tych dowódców regionowych. Był dowódcą pułku, rzecz znamienna, trzeciego pułku piechoty regionu, kiedy w 1917 roku próbował wrócić do służby liniowej. Kiedy już, prawda, porzucił te różne swoje funkcje nieliniowe i wrócił do trzeciego pułku piechoty regionu. Był na tyle mało znany dla żołnierzy, powiedzmy, nie cieszył się jakimś wielką estymą, jak powiedzmy na przykład pułkownik Roja czy inni przywódcy regionowi, że kadra pułku odmówiła powierzenia mu dowództwa pułku i został tym dowódcą pułkownik Zając, no człowiek też z drugiego szeregu dowódców regionowych. Czyli Sikorski nie miał wtedy nazwiska takiego bardzo bijącego w oczy. Wśród braci regionowych był znany, doceniano jego zasługi, doceniano jego talenty, ale nie był to człowiek ekspansywny, który błyszczał, który zdobywał popularność błyskotliwymi mowami, czy też wielkimi czynami militarnymi, jak niektórzy inni dowódcy regionowi. No, po prostu inne też usposobienie troszkę, inny sposób występowania. Na razie mu to nie przynosiło może wielkiej sławy, ale poważanie tak. Kiedy w Wojsku Polskim zaczęto szukać dowódców po roku 1918 po listopadzie, dowódców brygad, dywizji, czyli tych podstawowych jednostek armii, nie pułków, ale właśnie tych już jednostek wojskowych, spojrzenie Piłsudskiego padło na Sikorskiego. Nie do końca się z Sikorskim zgadza, bo Sikorski jednak był tym, który nie poszedł za komendantem, prawda? Nie wypowiedział posłuszeństwa, ale trzeba przyznać, co Piłsudskiemu potrafił dobierać ludzi. I Sikorskiego uznał za godnego zaufania, mimo tego, że ich się drogi w pewnym momencie zaczęły rozchodzić. I powierzył mu dowództwo grupy operacyjnej. Okres wojny ukraińskiej możemy sobie pominąć, bo tam wielu dowódców działało mniej więcej na podobnym poziomie. Było tam mnóstwo zamieszania, mnóstwo tych grup i nie potrafimy właściwie pokazać kunsztu Sikorskiego jako dowódcy. To była mała wojna. Mała, bardzo ruchliwa, wymagająca raczej talentów dowódców batalionu, pułku, a nie dowódcy wielkiej jednostki wojskowej. I ponieważ Sikorski był znany z talentów organizacyjnych, jak już Państwu mówiłem, powierzono mu zorganizowanie 9. Dywizji Piechoty. Ona walczyła na Polesiu. Z tych oddziałów, które miały tworzyć 9. Dywizję Piechoty, stworzono początkowo grupę poleską i dowódcą tej grupy zostaje generał Sikorski. Najpierw w roku 1919, jesienią, daje się poznać jako rzeczywiście znakomity organizator i człowiek, który patrzy więcej niż na sprawy typowo wojskowe. Na czym to polega? Dywizja walczy na obszarze wyniszczonym przez wojnę.
biedny. To jest po lesie, to są błota. Tam są ludzie, którzy w życiu nie widzieli samochodu, na samochodu, roweru nawet, którzy się pierwszy raz stykają ze światłem elektrycznym, bo cały czas gdzieś tam tkwili w tych swoich wioskach, przymierają teraz głodem. Wielu z nich mówi po polsku, gdzieś tam mają jakieś korzenie polskie, bądź to są też zrusyfikowani dawni, jacyś tam szlachcice polscy. W każdym razie lgną do wojska. Dlaczego? Bo co ma wojsko? Kuchnie polowe, jedzenie, jakąś organizację. No i wojsko daje poczucie bezpieczeństwa. Tam różne bandy krążą, napady się mnożą. Wojsko to jest siła. Różnie dowódcy reagują na takie zbliżenie ludności do wojska. Nie każdy to lubi. Nie każdy to docenia. Sikorski potrafił to znakomicie docenić. Zorganizował całą sieć współpracy wojska z ludnością. Otwierał szkoły ludowe. Wspierał organizacje. Kazał dożywiać ludność nie o tym, co tam wojsko mogło ewentualnie dać. Współpracował z miejscowymi organizacjami. Jednym słowem, chwalono go powszechnie właśnie od strony ludności. Taki dowódca, który nie wynosi się w laurach gdzieś na wyżynie swojego stanowiska dowodzenia. Taki dowódca, który rozumie tego szarego cywila, do którego wojskowi nie zawsze mieli sympatii. Czasem go z góry bał. Często z góry go traktowali. To odnośnie ludności cywilnej. Co do wojska. Zorganizował całą sieć szkół dla żołnierzy. Takich szkół nauczania początkowego, żeby analfabeci mogli uczyć się pisać i czytać. Zorganizował gospody żołnierskie. Jednym słowem, dbał o to zaplecze wojska. Nie tylko karabin, nie tylko walka, ale ten żołnierz, żeby był dobrze przygotowany do walki również od strony mentalnej, moralnej, żeby wiedział, o co walczy, żeby wiedział, że walczy o Polskę. A co ta Polska jest? No to właśnie na takich spotkaniach, na tych pogadankach, przy okazji czytania fragmentów jakichś książek, prawda, a to trylogię sobie brano, a to Krzyżaków, bo to Sienkiewicz był wtedy najbardziej popularny, a to coś Kraszewskiego. Na tym się żołnierze uliczyli czytać, a przy okazji wchłaniali trochę wiedzy o Polsce. No bo kto był tym żołnierzem, proszę Państwa? Przeważnie chłop. Chłop polski. Robotnik czy inteligent to był podoficer przeważnie już, albo oficer. Natomiast armia polska była armią chłopską w swojej masie, tak jak Armia Czerwona. I trzeba było tego żołnierza nie tylko nauczyć, jak ma walczyć, ale nauczyć, dlaczego ma walczyć. Bo nie każdy żołnierz to rozumie. Jeżeli tak spojrzymy na grupę Poleską, to rzeczywiście Sikorski zrobił tutaj ogromną robotę. Ogromną taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, formacyjną pracę w wojsku. I znowu, nie każdy dowódca to docenia. Wielu mówiło tak, to są żonki, to przyjdzie czas pokoju, to będą sobie o tym myśleć. Ja muszę przede wszystkim nauczyć żołnierza dobrze strzelać, bo jak on nie będzie umiał strzelać, to na wojnie mi wyginie. A to, te różne nauki, to później. Nawet byli to oficerowie armii państw zaborczych. Oficerowie przyzwyczajeni do innego toku służby i innego stosunku. Żołnierz przełożony. Polski zaliczał się jednak do pnia legionowego, to był ochotnik. On był oficerem rezerwy armii Austro-Węgierskiej, miał stopień porucznika, więc niski, no ale nigdy tak naprawdę służby nie pełnił. W związku z tym można go uznać za człowieka w wojsku takiego półcywila. On przyszedł do wojska bez szkół wojskowych, bez akademii wojskowej. W legionach nabierał tego wojskowego szlifu i przesiąkł też tym preferowanym w legionach stosunkiem szeregowiec, oficer, przełożony podwładny, gdzie mówiono do siebie obywatelu albo kolego, nie było takiego dystansu, jak później w wojsku się wytworzy. Jakim był dowódcą? Bo teraz pomagały talenty jego organizacyjne i powiedzmy ta umiejętność dostrzegania czegoś więcej niż tylko cel wojskowy. Jakim był dowódcą? Są trzy ważne momenty w wojnie polsko-bolszewickiej, w których Sikorski bierze czynny udział i pokazuje się jako dowódca. Pierwszy, operacja mozyrska tak zwana. Otóż kiedy Piłsudski zamierzał uderzyć na
Kijów, rozpocząć tą ofensywę kijowską. Miał w planie coś takiego, nie wykluczam jeszcze w każdym razie tego. Sikorski zwrócił uwagę, że po to, żeby potem rozwijać ofensywę, albo też uczynić front Polski bardziej odpornym na uderzenia rosyjskie, dobrze byłoby opanować taki obszar wolny od błot, właśnie wokół Mozyrza, na którym można by poprzeć mocny front. I zaproponował to jeszcze jesienią roku 19, zanim jeszcze Piłsudski pomyślał o prawie na Kijów. Początkowo Piłsudski odmówił, aczkolwiek dostrzegł zalety planu Sikorskiego, ponieważ już była pora taka, że to wszystko w błocie wojny. Jak tam napadali śniegi, były te rozkisłe drogi, właściwie tam się wojsko nie mogło poruszyć. Przełożono to na wiosnę i tę operację mozyrską przeprowadzono w takim momencie, kiedy jeszcze nie było roztoków wiosennych, a zima już puściła, czyli już można było przejechać, ale jeszcze błot nie było głębokie. Sikorski zrobił to bardzo, no powiedzmy, z dużym talentem. Ta operacja mozyrska została później opisana w podręcznikach wojskowych jako wykonana bardzo dobrze, prawie bez strat. Oddziały polskie tam poniosły minimalne straty. Natomiast rozbito dwie dywizje Armii Czerwonej i opanowano sam ten obszar. A więc notowania Sikorskiego jako dowódcy gwałtownie wzrosły. Wziął dużo jeńców, armat dał zdobycz. Jego nazwisko pojawiło się na stronach gazet. Publiczność w Krakowie, w Warszawie, we Lwowie, w dużych miastach już wiedziało, kim jest Sikorski. Bo mówiono, grupa generała Sikorskiego zwyciężyła tu. Pojawia się Sikorski w komunikatach sztabu generalnego i na łamach trasy. Później przez pewien czas jest cicho Sikorski, aczkolwiek wykonuje bardzo pożyteczną funkcję jego grupa, trzymając linię Dniepru właściwie aż do czasu odwrotu wojsk polskich spod Kijowa, ta linia była utrzymana. Później Sikorski ze swoją grupą cofa się przez Błota Poleskie w kierunku Bugu i Piłsudski ma już tak duże zaufanie do Sikorskiego jako do dowódcy wojskowego, że powierza mu bardzo ważne zadanie. Kiedy armia Tuchaczewskiego zbliża się do Warszawy, dochodzi do linii Niemna, Piłsudski ma koncepcję uderzenia w skrzydło tej armii i na jej tyły z rejonu Brześcia, oddziałami ściągnącymi z Galicji, z głębi kraju, no wszelkimi rezerwami, jak się da zgromadzić, czyli coś, co poprzedziło koncepcję bitwy nad Wisłą. Tyle, że ona się miała rozegrać na Dunie. Tym, kto miał to umożliwić, miał być generał Sikorski. Otrzymał mianowicie rozkaz obrony twierdzy brzeskiej, czyli tego miejsca, gdzie wokół którego wojsko miało się koncentrować, takiego plasty arenę dla tych oddziałów, które miały uderzyć na Tuchaczewskiego. I tutaj Sikorski miał trochę pecha, a troszkę też i nie dopatrzył jako dowódcy. Brześć nagle pada w sposób tak nieoczekiwany, że cała koncepcja się zawaliła. Cały front trzeba cofać na Wisłę. Dlaczego tutaj Brześć? Wiele na ten temat pisano. Było wiele złośliwości pod adresem Sikorskiego, zwłaszcza ze strony byłych regionistów, którzy nie mogli wybaczyć odstępstwa w 17 roku. To wylewano tam różne żale pod jego adresem, wykazując jego niekompetencje, ale już po wojnie. Mianowicie Sikorski założył, że ponieważ Rosjanie podchodzą pod Brześć stopniowo, atak na Brześć nastąpi najwcześniej gdzieś za 2-3 dni. I ponieważ generał Rozwadowski, ówczesny szef sztabu, wezwał go na rozmowę, Sikorski opuścił Brześć, zostawił wojsko, pojechał na rozmowę z generałem Rozwadowskim. Tam się spotkali, rozmawiali oczywiście, kiedy od strony Brześcia doleciały huk artylerii i komunikaty. Rosjanie atakują, ponieważ ta Armia Czerwona nie zatrzymała się przed Brześciem, tylko z marszu te wszystkie jednostki przeszły do natarcia na twierdzę brzeską. Można powiedzieć tak, że było to bardzo niekonwencjonalne działanie, które na ogół przynosiło Armii Czerwonej klęski, bo tam dowódcy nie szczędzili życia żołnierza. Wydawało mi się czasem, że jak pójdą masą naprzód, to i tak zawsze zwyciężą. Często przegrywali. W tym przypadku
po stronie polskiej było to niedopatrzenie, że obrona nie była gotowa. Założono a priori, z góry, że jeszcze mamy dwa dni czasu. To się strasznie zemściło, bo zanim tą obronę zdążono skonsolidować, już oddziały rosyjskie były w twierdzy brzeskiej. Sikorski wrócił samochodem, razem ze swoim adiutantem wbiegli do twierdzy, próbowali zorganizować jakąś obronę. Wszędzie były oddziały, które biegiem zmierzały na most, na Bugu, więc zamieszanie było ogromne. Opisują to różni pamiętnikarze, jak to wyglądało wtedy. Sikorski, jak widzi, że nic zrobić nie można, zebrał tam garstkę ludzi, wycofał się z Brześcia, tylko tam jeszcze w jego kwaterze pozostała radiostacja i obsługa radiostacji, która do ostatniej chwili meldowała do Warszawy, co się dzieje. Bolszewicy już są na naszej ulicy, bolszewicy już są przy domu, już wyważają bramy, biegają na górę, za chwilę przestaną nadawać, no i rzeczywiście przestali nadawać. Jeden zginął, radiotelegrafista drugi uciekł po drucie radiotelegrafu na dach, przebrał się za czerwoną armistę, wrócił do Wojska Polskiego i zdał relację z tego, co się tam zdarzyło. Sikorski, no o mało nie popadł w niewolę przy okazji, bo nieraz musiał mijać te grupy czerwonoarmistów, dosłownie przebijać się z pistoletem w dłoni przez te szturmujące oddziały. Udało się mu to, ale rzeź był stracony. W zasadzie, proszę Państwa, po takiej wpadce kariera wojskowa wielu dowódców się kończyła. Nieważne, czy oni zawinili, czy był to zbieg okoliczności. Kiedyś Napoleon powiedział coś takiego. Przyszedł do niego pewien generał, żeby podziękować za nominację generalską. I mówi do cesarza: najjaśniejszy panie, tak długo czekałem, ciągle oczekiwałem, ciągle nie miałem tego szczęścia, ciągle mi to się wymykało. Jakże dziękuję najjaśniejszemu panu za tą nominację. Wtedy Napoleon wstał, podał tą nominację i powiedział: ja nie potrzebuję generałów, którzy nie mają szczęścia. Bo w wojsku na wojnie trzeba mieć szczęście przy wszystkich talentach. Tutaj Piłsudski, mimo wszystko, że Sikorski może nie miał szczęścia, może coś zlekceważył, uznał to za wypadek przy pracy. I kiedy opracowywał nową koncepcję bitwy nad Wisłą, gdzie na południu koncentruje się grupa uderzeniowa, w centrum obrona Warszawy i środkowej Wisły, na północy między Prusami a Bugiem, koncentruje się piąta armia, która ma osłonić Warszawę od północy i wziąć na siebie część tego rosyjskiego impetu. I na czele tej armii, ku zaskoczeniu niektórych, stawia Piłsudski, właśnie generała Sikorskiego. Czyli nie stracił do niego zaufania, uznał, że był to zbieg okoliczności. Nie można tracić tak utalentowanego dowódcy. I stawia Sikorskiego na czele piątej armii. To właściwie Mozyrz, Brześć odejdą w niepamięć. Pozostaje dowodzenie piątą armii. Najlepsze świadectwo jako dowódcy dali Sikorskiemu jego przeciwnicy, Tuchaczewski, który pisał później we wspomnieniach coś takiego. Wytworzyła się rzecz w ogóle nie do uwierzenia, niemożliwa, nieznośna. Polacy dwukrotnie słabsi od nas, mówi o tej piątej armii, nie tylko nas zatrzymali, ale bili częściami i zmuszali do odwrotu. Widać z tych strof Tochaczewskiego, że aż tam się pieni, aż tam jak pisze, to go ponosi. Jak w ogóle do tego mogło dojść? To nie znaczy, że Sikorski się rzucał z motyką na kanę. Przewaga rosyjska na jego froncie, jego piątej armii była mniej więcej tak jak 2,5:1. To jest ogromna przewaga. To jest mniej więcej taka, no jak w kampanii wrześniowej między Wehrmachtem a Wojskiem Polskim. W zasadzie piąta armia powinna się tylko bronić. I tak początkowo Sikorski to pojmował. On nie był człowiekiem w rodzaju Piłsudskiego, że gotów jest na ryzyko, żeby osiągnąć zwycięstwo i wierzy w to ryzyko i idzie, no i często zwycięża. On kalkulował na zimę. Co może zrobić? Zachowała się jego korespondencja z generałem Rozwadowskim z 14 i 13 sierpnia, kiedy Rosjanie przełamali się pod Radzyminem tutaj przez front polski, zbliżyli do Warszawy.
Rozwadowski bierze za telefon i dzwoni do Sikorskiego. Masz uderzać już jutro, nie za dzień, dwa, ale już, bo trzeba odciągnąć część sił rosyjskich od Warszawy, bo grozi katastrofa. Sikorski mówi, ja potrzebuję czasu. Jest duża przewaga rosyjska. Nie chcę uderzać w sierp. Rozwadowski mu tłumaczy, ale generalnie, ja w pana wierzę. Pan potrafi. Niech pan uderzy. I tak go zachęca, że Sikorski nawet wbrew sobie trochę decyduje się na wcześniejsze uderzenie. Jeżeli już to zaczął, robi to bardzo konsekwentnie. Wydał wojsku rozkaz bardzo twardy. Co będzie, jeżeli ktoś tchórzy, prawda, i nie będzie wykonywał rozkazów. I potem kieruje bitwą rzeczywiście w sposób znakomity. Nie mamy tutaj mapy, nie mamy przyrządu do wyświetlenia Państwu tej sytuacji. Bije częściami nieprzyjaciel. Podobnie jak Rydz Świdny w 1919 roku pod Wilnem. Trzy grupy nieprzyjaciela, trzy grupy polskie i Sikorski manewruje tak, że spycha część 3 i 15 armii na zachód, na wschód, w ciężkim walkach i wchodzi w lukę, która powstała między 4 armią rosyjską, która razem z 3 korpusem konnym poszła już nad Dolną Wisłę. I tam powstaje luka. Sikorski wpycha w tą lukę oddziału, wychodzi na tył ugrupowania rosyjskiego, w Ciechanowie niszczy, rozbija sztab 4 armii, który daleko za Rosjem swoim został. Miał trochę szczęścia. Tutaj tego szczęścia, które go opuściło w Brześciu, mianowicie w Ciechanowie, zniszczono jedyną rosyjską radiostację 4 armii dalekiego zasięgu. W związku z tym Tuchaczewski stracił kontrolę, nie wiedział, co się dzieje z 3 korpusem i 4 armią. I te dwie wielkie formacje Armii Czerwonej zostały potem otoczone, po części zniszczone, po części musiały uciekać do Prus Wschodnich. Ani jeden żołnierz z tych formacji nie ocalał, żeby tam gdzieś na dnie się znowu obronnie przygotowywać na atak Polski, Polaków. Zostały utracone na Armii Czerwonej te pracowni Polaków. I Sikorski, idąc od zwycięstwa do zwycięstwa, idzie na zachód, odcina to wszystko, co gdzieś tam na Dolną Wisłę poszło i w kolejnych bitwach pojawia się znowu jego nazwisko. Dowodzenie jest znakomite. Pojawia się talent Sikorskiego. Nie taki błyskotliwy, jak właśnie takich dowódców, zagończyków, którzy potrafią z niczego nagle coś zrobić, ale takiego solidnego dowódcy, który dobrze potrafi przemyśleć plan kampanii, plan bitwy i potrafi go realizować bezwzględnie. Jest też dowódcą bezwzględnym, o tym też musimy pamiętać. Odważa się zrobić coś, czego nie robili inni polscy dowódcy, na przykład na Ukrainie. Mianowicie trzeci korpus konny Gajra, co sam Gaj przyznaje, dopuszczał się wielu mordów na jeńcach polskich, na ludności. Kiedy odkryto te mordy, no, raz drugi znaleziono pomordowanych ludzi, pozakopywanych w ziemi, żywcem i tak dalej. No różne takie okropieństwa tam wyczynali. Nie kozacy, ale robotnicy zakładów petersburskich, bo z tego się korpus Gaja składa. To nie byli kozacy ani Tatarzy, to byli rosyjscy robotnicy głównie. Ale wielcy apologeci rewolucji bolszewickiej, bo tam ochotnicy szli też do tego korpusu. Sikorski wydaje rozkaz. Jeńców trzeciego korpusu po wzięciu do niewoli stawiać przed sąd polowy i rozstrzeliwać. Nie za konkretne winy, tylko za to, że jest zbrodnicza formacja. W przypadku armii konnej Budionnego żaden polski dowódca takiego rozkazu nie wydał. Sikorski tutaj pokazał się jako bardzo zdecydowany, żeby nie powiedzieć bezwzględny dowódca wobec nieprzyjaciela, który dopuszcza się takich czynów. Potem to mu też niektórzy wyciągali, ale to już jest inna sprawa. Tak więc kończy się wojna polsko-bolszewicka. Sikorski wychodzi z tej wojny jako jeden z czołowych dowódców. Czyli przed nim otwiera się kariera wojskowa, nie polityczna. Ma być wojskowy. Jak wiecie Państwo, okres po zawarciu pokoju z Rosją do roku 1926, do zamachu Piłsudskiego, jest to okres tak zwanego sejmowładztwa.
Są to wszystkie blaski i cienie demokracji. Kłótnie parlamentarne, wyzwiska, ogromne emocje, zabójstwo prezydenta. No jednym słowem, cały szereg niedobrych zjawisk. W tym czasie Sikorski odgrywa znaczącą rolę polityczną. Jest przecież premierem, staje na czele rządu, kieruje Ministerstwem Spraw Wojskowych, więc pierwsze funkcje w państwie. Piłsudski po śmierci Narutowicza niedługo odchodzi. Jest ten okres Sulejowa, jak się wycofuje i czeka. Sikorski jest na pierwszej linii tej walki politycznej. Dochodzi do sporu między nim a Piłsudskim, bardzo ostrego. Sikorski był od początku frankofilem. To jeszcze mu wiele kłopotów przysporzył w przyszłości. Absolutnie wierzył w potęgę Francji i w wyższość francuskiej sztuki wojennej. Jak się okazuje, błędnie. Francuzi opierali całą swoją przyszłą sztukę wojenną w przyszłej wojnie na doświadczeniach I wojny światowej. To się okazało nic nie warte. Ale w 20 latach jeszcze trudno to było przewidzieć. Sikorski chce wprowadzać do Wojska Polskiego regulaminy i wzory francuskie. Piłsudski jest temu absolutnie przeciwny. Sikorski chce zorganizować Ministerstwo Spraw Wojskowych i struktury wojskowe, biorąc wzór z Francji. Nie dosłownie, ale wzorując się na Francji. Piłsudski to odrzuca. Sikorski przesyła mu swoje propozycje do oceny. Piłsudski nie zostawia na nich suchej nitki. Widać wyraźnie, że ci dwaj ludzie mają inne koncepcje. Ale na razie Sikorski kieruje. Piłsudski jest, no tak można powiedzieć, w rezerwie albo, nie wiem, na uboczu. Przychodzi zamach majowy. Ja tak mówię hasłowo, nie mówię Państwu dlaczego i jak doszło, to byśmy za mną tutaj siedzieli. Przychodzi zamach majowy, jak się zachowuje Sikorski. Tak jak powinien się zachować neopolityk. Mianowicie siedzi we Lwowie, bo tam jest wtedy dowódcą okręgu i czeka. Czeka, co się stanie. Tak jakby to zrobił polityk. Nie wspiera Piłsudskiego, ale też nie występuje przeciwko. Ma tu troszkę szczęścia, że nie musi określać swojego stanowiska, tak jak to z wielu wojskowych natychmiast zrobiło. Jedni za, drudzy przeciw. Jedni w Poznaniu chcieli tworzyć rząd, inni oddziały ściągali na Piłsudskiego z całego kraju, bo byli jego zwolennikami. Był bardzo ostry podział. Sikorski należy do tych, którzy się wstrzymują, może wahają. Szczęście na czym polega? Węzeł kolejowy w Lublinie jest opanowany przez kolejarzy, no, którzy blokują tory. Trudno jest tam w ogóle przejechać, więc Sikorski ma czas, żeby się zastanowić, a pędzą te wydarzenia. Wszystko to się dzieje w ciągu jednego, dwóch dni. To tak mówimy, zamach majowy, wiele zdarzeń, ale to się wszystko bardzo szybko dzieje. Sikorski zdążył jeszcze posłać wojska, ale okrężną drogą przez Kraków i tam potem przez Kielce do Warszawy. One nie zdążyły dojść, no bo już zamach nie musiał, zamachowcy już nie musieli mieć pomocy. Zwyciężyli w Warszawie. Dalsza kariera Sikorskiego jest w wojsku, no taka, no Piłsudski nie usuwa. Pozostaje w wojsku, nikt mu nie odbiera stanowiska. Podobnie jak wielu innych, którzy, nawet tacy, którzy się opowiedzieli przeciwko Piłsudskiemu, nie zawsze tracili stanowiska, często robili kariery. Widzę generał Anders, prawda, który wystąpił przeciwko Piłsudskiemu, a jednak karierę zrobił w wojsku. Więc to bardzo różnie bywało wtedy w armii polskiej. Dopiero w 1928 roku Sikorski nie to, że zostaje zwolniony, zostaje generałem do dyspozycji. Generał do dyspozycji to tak jak minister estetyki. Jest, ale właściwie za nic nie odpowiada. Jest taka to rezerwa kadrowa Ministerstwa Spraw Wojskowych. A więc można powiedzieć tak. W wielkim skrócie. Piłsudski nie chciał zrezygnować z utalentowanego człowieka, ale trzymał go na dystans, bo nie miał do niego pełnego zaufania. Poza tym w obozie legionowym było wielu przeciwników Sikorskiego. Kiedyś natrafiłem w materiałach
znaczy organy centralnych archiwum wojskowych nawet takie doniesienia, całe elaboraty na Sikorskiego, jak to on rabował dwory szlacheckie na Ukrainie i Polesie. Ile dywanów strat, ile żyrandolów i tak dalej. To wszystko jest wypisane, podane aż do sądu oficerskiego. No, nie nabrało to toku żadnego, bo prawdopodobnie nie było dowodu. Natomiast widać, co opisywało. Sikorski nie był człowiekiem, który się zjednywał sympatią od pierwszego wejrzenia. Na pewno nie. Był kulturalny, elokwentny, ale miał swoje zdanie i nie zniewalał rozmówcy. Chyba ksiądz kapelan, czy to Konopka, napisał coś takiego, przeciwnik Piłsudskiego. Napisał coś takiego, kiedy się po spotkaniu z marszałkiem. W pamiętniku pisze. Przyszedłem do Piłsudskiego cały prawda należony. Wychodziłem pod marszałka pełen podziwu. Byłem wściekły na siebie, że tak się dało pomóc. Ale nie mogłem tego uczucia w sobie zmarzyć. No potem to mi przeszło. Ale mówię, zniewolony byłem zupełnie. Aż byłem na siebie zły, że tak to się stało. Więc Sikorski nie był takim człowiekiem. Miał też coś, mówimy o pozytywach, miał też rzeczy negatywne, które mu wytykano już wówczas. Mianowicie miał poczucie własnej wartości, w związku z tym oczekiwał, że będą mu powierzane stanowiska odpowiednie do talentów i możliwości. Był też człowiekiem, który pamiętał urazy. I to również jego biografowie wyciągają. No i później mamy okres, już do końca stycznia Rzeczypospolitej nie odgrywa Sikorski roli większej, no poza tym, że jest w froncie Morsz, prawda, tej organizacji antysanacyjnej, politycy się prawda, zebrali, którzy stworzyli front Morsz, który miał w przyszłości ewentualnie sięgnąć po władzę w Polsce, ale on był poza Polską. Nie w Polsce go zorganizowano, bo po procesach brzeskich po prostu część ludzi obawiała się takiej działalności. W Polsce wolano to robić za granicą. Więc też działa tam tak powiedzmy, no, delikatnie. Dlaczego? Bo jest jednocześnie generałem w dyspozycji. A tutaj jest we froncie Morsz, czyli w organizacji przeciwnej rządowi. No, nie można wtedy działać na dwóch, prawda, płaszczyznach równie energicznie, bo to one się wzajemnie wykluczają. No, zdawał sobie z tego sprawę. Więc tam należy dalej jakby swoje nazwisko, no jest tam, natomiast nie udziela się. A takie, takie polityczne bardzo podejście do sprawy. Przychodzi II wojna światowa i kiedy po upadku Polski, kiedy rząd znajduje się w Rumunii, alianci, Anglicy i Francuzi, ale tak naprawdę to Francuzi, szukają kandydatów do nowego rządu polskiego, bo nie chcą tego rządu z Polski. Uważają, że on zaprzepaścił szansę na dłuższy opór, źle przygotował kraj do walki, że będzie wykreślony przez społeczeństwo, nikt mu już nie zaufa, nie chcą takiego rządu. Chcą nowych ludzi. Nie sanatorów, nie tych, którzy tworzyli władze sanacyjne. Naciskają na Rumunów, żeby rządu polskiego nie puszczać dalej. Niech będą tam internowani. Naczelny wódz, prezydent, rząd, nie puszczać dalej. Brytyjczycy, tak jak to Brytyjczycy, umywają trochę ręce, ale chcą być dżentelmenami, więc co robią? Oficjalnie wysyłają protest do rządu rumuńskiego, że zatrzymuje rząd sojuszniczego państwa. A nieoficjalnie mówią, no i dobrze. No i tak ten rząd zostaje w Rumunii internowany. Kiedy szukają kandydata na przyszłego naczelnego wodza, czy dowódcę armii polskiej Francji, wzrok ambasadora Noela i polityków francuskich pada na Sikorskiego. Jakie on ma zalety? Po pierwsze jest zdeklarowanym frankofilem. No to już właściwie serca Francuzów tak już na pół się otwierają. No bo docenia słodką, wspaniałą Francję. Po drugie, jest człowiekiem, który nie jest, nie ma skazy na sobie sanacji. On nie był częścią władzy. On był w dyspozycji, on był na uboczu. Po trzecie, nie pomógł klęski w kampanii wrześniowej, bo niczym nie dowodził. Nie dano mu dowództwa. Co prawda, muszę Państwu powiedzieć, że była inna kandydatura.
niewątpliwie Piłsudczyka. Ale nie same to, generała Soskowskiego. I gdyby nie to, że generał Soskowski nie zdążył do Niemiec, ponieważ on się przewijał z wojskiem do Lwowa i w końcu to wojsko zostało zniszczone i on tam samoczwar z paroma oficerami przedzierał się przez granicę, on byłby pewnie na czele władz polskich we wrześniu, w październiku roku 1939 i potem już pewnie pełnił te funkcje. Dalej. Ale nie zdążył, jeszcze nie wrócił z kraju. A jedno, dlaczego było tak chętnie go chciano widzieć? On się wsławił kilkoma zwycięstwami nad Niemcami. Głośno było w kraju, bo nawet prasa wyniosła, że rozbił tam Niemców, pobił tam. No i rzeczywiście tak było, odniósł te sukcesy przy tych ogólnych klęskach. No to jego nazwisko bardzo gwałtownie zyskiwało na popularności. Ale do niego Sikorski zostaje naczelnym wodzem, zostaje premierem. Wszystkie nici władzy w swoim ręku zbiera, aczkolwiek początkowo daje się do dyspozycji Rydza Śmigłego, bardzo lojalny. Później Francuzi mówią, nie kontaktuj się z tym człowiekiem. No to będzie się internowany razem z nim. Zabierają go do Francji, no i już dalszą drogę Sikorskiego znamy. Jest więc jako frankofil dobrze widziany przez Francuzów na miejscu swoim we Francji. Uzyskuje przy pomocy sojuszników bardzo ważną rzecz, mianowicie po pierwsze konstytucyjne przekazanie władzy przez prezydenta Mościckiego, nowemu naczelnemu wodzu, nowemu prezydentowi przede wszystkim. A więc jest konstytucyjna ciągłość, nie może powiedzieć, że to jest samozwańczy rząd. Zachowują ciągłość istnienia państwa. Państwo upadło, ale istnieje. Rząd nie kapitulował, walczył u boku Francji. Zdołał w ciągu, no powiedzmy pół roku, przy wielkich trudnościach, również przez Francuzów rzucanych, zorganizować armię 72-tysięczną, co należy poczytać za sukces wielki, chociaż marzył o armii 100-tysięcznej, ale nieważne było, czy ona będzie miała 100 czy 70 tysięcy, bo i tak ona niewiele znaczyła przy tych wielomilionowych armiach. Ważne było, że istniała. To był czynnik polityczny, bardzo ważny. I to samo tak rozumieli sojusznicy. No ale przychodzi klęska Francji. Do tej pory Sikorski jest po prostu jednym z tych polityków krajów okupowanych, którzy przy boku aliantów dalej walczą. Przychodzi klęska Francji i Sikorski do końca wierzy, że Francja nie skapituluje. Do samego końca. Kiedy już kapitulacja jest o krok, dopiero 16 czerwca zwraca się do Churchilla o ewakuowanie oddziałów polskich. Czym to skutkuje? Że większość tych oddziałów zostaje stracona. Za późno Sikorski wydał ten rozkaz. Nie zdążono do portu. Jedne oddziały przechodzą granicę Szwajcarii, inne Hiszpanii, jeszcze inni uciekają żołnierze do tej strefy nieokupowanej przez Niemców Francji Południowej. Na wyspy ewakuuje się zaledwie kilkanaście tysięcy żołnierzy, z 72 tysięcy. To jest katastrofa. Bo co można zrobić z kilkunastoma tysiącami żołnierzy? Nic. Nie można nawet jednej dywizji powołać. Można pół stworzyć. Cóż to za chryszny, który ma jeden pół do dyspozycji. I to jest podstawa do gwałtownego ataku na Sikorskiego ze strony wszystkich tych, którzy go nie lubią. A jest ich wielu. Jedni nie lubią dlatego, żeby zawsze nie lubili tych, którzy stoją nad nami. Przeważnie. Rząd rzadko kiedy cieszy się estymą wielką. Po drugie jest to środowisko emigracyjne, przepraszam pan uchodźstrze, bo to nie jest emigracja, bardzo skłócone. Tam są różne partie polityczne i są to rachunki wewnętrzne, o czym musimy pamiętać. Zaczyna się szukanie winnych za klęskę wrześniową jeszcze w październiku roku 1939. Dochodzi do wielu nadużyć. Załatwia się osobiste porachunki. Więc takie się piekiełko trochę polskie tworzy, niestety. O tym też musimy pamiętać. Sikorski próbuje to tonować, ale w sumie niewiele uzyskuje, a że jest naczelnym wodzem, na niego spływa też współodpowiedzialność za to, co się dzieje. Bo tego się nie da uniknąć. Jak jest się na stanowisku jakimś, niezależnie czy podwładny zawinił, czy nie, ja odpowiadam za to. Wódz naczelny odpowiada za swoich oficerów. No ale wtedy było 100 innych
różnych spraw, które trzeba było szybko załatwiać, Sikorski być może tego nie dopatrzył należycie. I było wiele też krzywdy przy rozmaitych sprawach słusznych. Było też wiele krzywdy i wiele rzeczy, które mi dzisiaj budzą zdziwienie, że w ogóle można było coś tak zrobić, tak postępować z ludźmi. Nie było to dobre. Na Sikorskiego niestety też spadło po części to od nim. Teraz to się wszystko wylewa. Wódz naczelny stracił armię. Wódz naczelny niedobrze dowodzi. Trzeba nam zmiany naczelnego wódza. A potem przychodzi jeszcze jeden cios, tak zwany Memoriał Nitauego. Był to dziennikarz Papu, który za zgodą Churchilla, jak się wydaje, i za zgodą Sikorskiego również, bo musiała być ta zgoda i wiemy, że była, opublikował artykuł, co teraz powinni nasi politycy zrobić. Porozumiecie ze Związkiem Radzieckim jak najszybciej. Dlaczego? Bo tam jest 200 tysięcy jeńców, o których mówił Młotow w swoim wystąpieniu październikowym. 240 tysięcy jeńców. Tych żołnierzy wyciągnął. Do Anglii niech Rosja da. Sojusz z Rosją, czy jakieś porozumienie. Ale jest to naszą racją stanu teraz. Podnosi się straszliwa burza. I znowu wszystko spływa na Sikorskiego. Jako tego naczelnego wodza, który dopuszcza do takich rzeczy i w dodatku mówią, popiera to. Jest bardzo wielu przeciwników. No ogromna większość to są przeciwnicy porozumienia z Rosją, która złamała traktat o nieagresji, która okupuje część terytorium, która wywozi ludzi na Syberię i wy się chcecie z taką Rosją dogadywać? Nigdy, po naszych próbach. Odwołanie Sikorskiego leży na biurku prezydenta Raczkiewicza. I gdyby nie pomoc Churchilla, który bardzo ostro postawił na Sikorskiego, kto wie do czego by doszło? Pewnie do odwołania naczelnego wodza. Churchill ratuje Sikorskiego, ponieważ Sikorski ma w tym momencie bardzo dużą cenę, podobnie jak Benesz zresztą, który też tam jest przy boku Churchilla. Dla Anglików, dla Churchilla inaczej powiem, który chce kontynuować wojnę za wszelką cenę, z różnych powodów, chce tej wojny i wiemy o tym, że chce. To są dwa sztandary, w imię których warto wojnę prowadzić. Nie tylko w imię imperium, mówi Churchill, ale w imię prawa narodów, w imię sprawiedliwości. Tu nasi sojusznicy stoją. Nie mówi, ile mają wojsk. Nie jest to istotne. Ważne, że są, że jest to czynnik polityczny. I w tym momencie sprawy polskie stoją najwyżej w Anglii. Przyjdzie jeszcze bitwa o Anglię i sukcesy polskich pilotów. Wszędzie na ustach Anglików w prasie angielskiej pojawiają się polskie nazwiska. Sikorski jest przy boku Churchilla. Gdyby wtedy zawierano pokój, załóżmy przy takich nastrojach, no to sprawa polska inaczej by wyglądała niż w roku 45. Przychodzi rok 41 i Sikorski staje w obliczu decyzji, czy dogadywać się z Rosją, czy nie. Stalin stawia bardzo ostre warunki początkowo. Nie chce odwoływać paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie chce nawet uznawać Polski. No po prostu są jacyś Polacy, no trzeba jakoś tam zrobić gest. Bardzo złe warunki dyktują. Po stronie polskiej jest burza. Nie, nigdy, nic takiego nie może mieć miejsca. Sikorski jest naciskany przez Churchilla, musisz się porozumieć z Rosjanami. To są nasi sojusznicy. Jak to by wyglądało, gdybyśmy wy, nasi sojusznicy, nie mieli sojuszu z innym naszym sojusznikiem? To wy będziecie na stopie wojennej, to się nie da pogodzić w polityce. Sikorski to rozumie, a jest między młodym i Polakiem. Z jednej strony wściekłość tych, którzy mówią nigdy z Rosją, z drugiej strony Churchill, u którego jest gościem i od którego zależy, przecież taka jest brutalna prawda. Trzeba wiele wysiłku, wiele talentów dyplomatycznych, żeby doprowadzić wreszcie do podpisania układu Sikorski-Mańska. Nie jest on idealny, ale nie jest też najgorszy wbrew pozorom. Nie udało się jednej sprawy załatwić, która Sikorski tam próbował. Notabene osiągnął lepsze warunki od Stalina dzięki temu swojemu uporowi. Churchill widział, że jeżeli przynajmniej Sikorskiego nie pozyska, to będzie w kłopocie, bo Polacy w ogóle nie będą chcieli rozmawiać ze Stalinem. W związku z tym wymusza na Stalinie likwidację układu Ribbentrop-Mołotow, że czegoś takiego nie było. I to z kolei otwiera Sikorskiego jako drogę. Mówi tak, nie uzyskaliśmy na posiedzeniu rządu, nie uzyskaliśmy zatwierdzenia naszej granicy na wschodzie. Ale co uzyskaliśmy? Likwidację paktu Ribbentrop-Mołotow, który tę granicę wprowadza. I nie ma nigdzie mowy o tym, że obecna granica, ta rosyjska, ma być już Polsce narzucona. A zatem pakt Ribbentrop-Mołotow nie ustala granicy i nie przesądza, że ona ma być na dół. On po prostu
będzie interpretacja tego paktu, będzie zależała od tego, jaka będzie rola Rosji przy stole zwycięzców. No wiemy, jaka była, prawda? Ale to jest zupełnie inna historia. Później mamy podróż Sikorskiego do Moskwy i część polityków i potem w opracowaniach zarzucano Sikorskiego, co? Że nie wykorzystał sytuacji, kiedy czołgi rosyjskie stały pod Moskwą. Są różne relacje niepotwierdzone, ja dlatego mówię Państwu, bo nie mamy dostępu do archiwów rosyjskich i nie bardzo tak do końca wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Są takie relacje, że ponoć Rosjanie sami chcieli wrócić do tej sprawy granicy z taką konotacją, że my was nie ukrzywdzimy przy tej granicy, nie musicie się obawiać, przecież jesteście naszymi sojusznikami. Być może była okazja do zakreślenia tej granicy lepszej. Sikorski umknął z tej rozmowy, w ogóle nie podjął tematu. Ale dlaczego? Pierwszy wiedział, że jeżeli uszczknie choć 1 km² z naszych ziem wschodnich, będzie burza w rządzie, bo nie miał takich prerogatyw, żeby dyskutować o granicy. Nikt mu nie udzielił tego, rząd nie udzielił takiego pełnomocnictwa. Po drugie, wszyscy, nie na wszyscy, widzieli już Rosję pokonaną. I Brytyjczycy, i Polacy, i Amerykanie. Chodziło nie o to, czy Rosja będzie pokonana, tylko kiedy. I ta pomoc, która szła do Rosji, miała nie utrzymać Rosję przy życiu, chociaż pewnie mówiono, no byłoby dobrze, ale opóźnić jej upadek, żeby te siły niemieckie jak najdłużej były na wschodzie i nie grozili inwazją Anglii. Wszyscy postawili krzyżyk na Rosji, że nie upadła, wpłynęło na to wiele czynników i to jest na zupełnie inny wygląd. Ale Sikorski nie był udosobniony tej swojej wizji i to, co piszą nasi historycy okresu PRL-u, jaki błąd polityczny, jakie wielkie niezrozumienie. Nie, to wtedy była powszechna opinia. I wybitni wojskowi też tak mówili. Rosja już nie przetrwa. Jest tylko kwestia, kiedy upadła. Tak czy inaczej, nawet gdyby, proszę Państwa, zakładając, że wtedy Sikorski na przykład Lwów by uzyskał, bo sprawa Lwowa przez pewien czas się wahała. Nawet Polska Partia Robotnicza Komunistyczna założyła tam swoje agendy, a nie założyła Wilny, bo zakładała, że Wilno odpadnie, a Lwów zostanie. Nawet polscy komuniści tak to widzieli. Otóż nikt nie może przewidzieć, czy po sprawie katyńskiej Stalin by nie podał tego dokumentu. Dla Stalina pakty nie miały znaczenia. Ważna była chwila obecna, kto ma siłę, kto narzuca pakty. I to bardzo brutalnie swoim rozmówcom jest w polityce wyciągnął i podkreślał. Tak więc wizyta Sikorskiego w Moskwie nie przyniosła przełomu, aczkolwiek Sikorski dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow i swojej wizycie w Moskwie i tej polityce ugody ze Związkiem Radzieckim osiągnął jedną bardzo ważną rzecz, za którą błogosławią go wiele setek tysięcy ludzi. Ocalił tych Polaków, którzy byli w Rosji. Oni dzięki temu wyszli z łagrów, wyszli z więzień, wyszli z tych różnych posiłków, gdzie musieli pracować jak niewolnicy. Długo by nie wytrzymali, jakby docierali do generała Andersa, no to wiemy, w jakim byli stanie. Niektórzy już umierali na miejscu. Doszli do Wojska Polskiego, już tam umierali, bo już byli tak wycieńczeni. Za rok niewiele byłoby co zbierać z tych ludzi prawdopodobnie. Tak wielu by straciło życie. Gdyby nawet tylko to ten układ Sikorski Majski zrobił, no to było to warto. Bo ocalał życie mnóstwa ludzi. Mnóstwa tych, którzy potem swoją rolę w Polsce odegrali. Całe kolejne 2 lata obecności Sikorskiego na Zachodzie to jest właściwie walka polityczna. I gdybym tutaj zaczął Państwu opowiadać, byłoby to nużące, byłoby to właściwie skakanie z tematu na temat. Ciągle była jedna kwestia. Sikorski nie miał zbyt wielu przyjaciół. Był symbolem Polski dla aliantów, dla opinii publicznej na świecie. Jeżeli mówiono Polska, mówiono generał Sikorski. Nie generał Sosnkowski, nie Mikołajczyk, bo to byli nieznani ludzie. Mówiono generał Sikorski. Jak przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, on był reprezentantem Polski. Nikt to inny. Opinia publiczna na świecie z jego nazwiskiem kojarzyła sprawę polską.
w kraju miał ogromną popularność. Już w roku 40 mówiono im słoneczko bliżej, tym Sikorski bliżej, bo Sikorski utożsamiał wolność. Wszyscy liczyli na Sikorskim. On musiał walczyć z opozycją w kraju, bo tutaj zwolennicy marszałka no, nie chcieli być mu posłuszni, często, prawda, różne tutaj wolty robili. Oni mieli swoją koncepcję i wizję walki, zwłaszcza, że Armia Czerwona się zbliżała od wschodu, powoli, ale już się zbliżała. Na uchodźstwie musiał zwalczać swoich przeciwników politycznych i balansować między swoją chęcią porozumienia z Rosją na bardzo trudnych warunkach i żądaniem Churchilla, żeby podpisać porozumienie, zwłaszcza po sprawie katyńskiej, i polityką rządu i ogromnej większości wojska, które mówiło nie. Zwłaszcza ci, którzy zostali ewakuowani z Rosji. Oni byli wyjątkowo antyrosyjsko nastawieni i trudno się dziwić. Oni przeżyli to, co było u Stalina na własnej skórze. I nie trzeba było tłumaczyć, czym jest komunizm. Był więc cały czas Sikorski między młotem a kowadłem. Nie był w stanie prowadzić polityki w pełni efektywnej, bo podlegał rozmaitym ciśnieniu. Można tylko sobie wyobrazić, jak to wpływało na jego psychikę i napięcie nerwowe. Jest jeszcze dwa fakty, proszę Państwa. Maj roku 1943. Sikorski wygłasza przemówienie, w którym mówi bardzo ważną rzecz. Niech nasi sojusznicy pamiętają o tym, że my Polacy zaczęliśmy tę wojnę w obronie demokracji i pociągnęliśmy za sobą innych. Na nas spadła największa furia wrogów naszych. Niech pamiętają, że tyle krwi polskiej zostało przelane i nie rozgrywają nas instrumentalnie, bo jest granica ustępstw, której nikt w Polsce nie zaakceptuje, ani rząd, ani naród. A jednocześnie mówi do zgromadzonych tam kolegów polityków i wojskowych, z Rosją porozumieć się musimy. Nie ma innej drogi. To samo powtarza Churchill, biegły przecież polityk Putina 4 lata. Z Rosją porozumieć się musimy, bo ona będzie odgrywała rolę w Europie Wschodniej, czy tego chcemy, czy nie. Chodzi o to, kiedy i jak. To wielkie zadanie stoi przed Sikorskim. Na krótko przed swoją śmiercią tragiczną, jadąc na Bliski Wschód, spotyka się z biskupem polowym Gamlinem. Gamlin na swoich pamiętnikach, niepublikowanych przez długi czas, one były nie do użytku historyków na skutek tego, że biskup Wesoły uznał, że tam zbyt wiele rzeczy jest jeszcze na tyle wrażliwe, a miał w opiece te pamiętniki w Londynie, że no, nie należy ich publikować przed upływem pewnego czasu. I one do tej pory nie zostały pewnie opublikowane. Napisał takie zdanie. Spotkałem się z generałem Sikorskim. Było wielu ludzi, którzy nastawiali generała Sikorskiego przeciwko Gamlinie i ciągle starali się gabinet się odpisać. Generał wrócił z tej podróży ostatniej do Stanów Zjednoczonych. Mówi, taki zamyślony, taki... widać, że myśli jego błądzą gdzieś daleko. Spotkał się ze mną nadspodziewanie bardzo życzliwie, bo ja oczekiwałem, że będą wyrzuty. On mówi tak, ja teraz wiele rzeczy rozumiem, księże biskupie. Nadchodzi czas wielkich zmian. Ksiądz biskup zobaczy. Zupełnie inaczej będziemy działać. Co miał na myśli, trudno powiedzieć. Nie wiemy dzisiaj. Mamy tylko to świadectwo Gamlina. Być może kiedyś jakieś dokumenty wyjdą, coś będziemy więcej mogli powiedzieć. Kilka dni później leci na wschód, wraca do Gibraltaru, no i wiemy, 4 lipca 1943 roku, tragiczna śmierć. Do dzisiaj do końca niewyjaśniona. Są różne i były różne hipotezy na temat tego, co się tam wówczas zdarzyło. Jedni wskazują, że służby rosyjskie na czapelce, inni, że służby brytyjskie, jeszcze inni, że to nasi. Właśnie politycy zadbali o to, żeby Sikorski zszedł z tego świata. Była to, proszę Państwa, postać na swój sposób wielka i na swój sposób tragiczna. Człowiek, który, jak mówię, nie miał talentu takiego jak chociażby u nas Piłsudski czy w Niemczech Hitler,
że zniewalał słuchaczy i pociągał za sobą masę. Był to człowiek na pewno głębokiego intelektu, rozumu politycznego, człowiek, który starał się dogadywać ze wszystkimi. Niestety w warunkach, zwłaszcza II wojny, polskiej emigracji, to dogadywanie się było niesłychanie trudne. To było rozwiązywanie kwadratury koła. Praktycznie niemożliwe. To jeszcze czeka na niejedno pióro historyka, żeby to opisać. Najlepiej to, może te dwa słowa, polskie piekło, coś w tym jest, kiedy się przygląda temu, co było na uchodźstwie, przy całym szacunku dla samozaparcia tych ludzi, dla ich walki o Polskę, jest jednocześnie ta niezdolność do wspólnego działania widoczna. Też trudno się dziwić, bo to było, jeżeli się chciało porozumieć z Rosją, proszę Państwa, to było dla tych ludzi, dla tego pokolenia, to nie jest nasze pokolenie, ani Państwa, ani moje, tylko pokolenie wychowane jeszcze po części w XIX wieku. Wtedy ci ludzie decydowali, którzy mieli 60-50 lat, którzy jeszcze pamiętali wiek XIX. To było odejście Polski od całej swojej historii, kilkusetletniej, i przejście na Zachód. To była wędrówka ludów. Trudno było sobie to wyobrazić. To były świeże krzywdy ze strony Rosji. Też trzeba zrozumieć tych ludzi. Z drugiej strony była koncepcja polityczna, czysto polityczna, którą Churchill forsował i nie mógł zrozumieć, dlaczego Polacy jej nie chwytają. Mówi, po co wam te błota poleskie? Po co wam te nieurodzaje na wschodzie? Tu macie zagospodarowane świetne ziemie niemieckie. Przejdźcie na zachód. To są wasze przecież dawne ziemie. Oto się tam wasi poeci, czy tam wasi historycy modlili. Teraz możecie to mieć. Po co wam to wszystko? No ale rozum nie zawsze serce. Serca słucha i odwrotnie, serce rozumie, prawda? Więc trudno to było zrealizować. Był symbolem dla Polski, dla sprawy Polski. Czy jego śmierć zaważyła na tym, jak zostały rozwiązane dalej losy Polski? Nie wiem, trudno dać odpowiedź na to pytanie. Zasadniczo decydowało dwóch ludzi o sprawach Polski. Stalin i Roosevelt. Churchill nie miał już takiego głosu. Churchill był tym mniejszym i słabszym. Było porozumienie między Rooseveltem i Stalinem, którzy mieli jeden wspólny cel. Osłabić Imperium Brytyjskie i zlikwidować kolonie. Stalin chciał czego? Żeby można tam było krzewić komunizm. Ale dopóki były kolonie jeszcze nie zamknięte, nie mógł tego robić. Roosevelt spoglądał na kolonie tak jak Amerykanie. To jest miejsce do inwestycji, do lokowania kapitału i zysków. A więc dwaj, wielcy ci przywódcy z różnych punktów widzenia mieli ten sam cel. I dlatego tak się świetnie dogadywali. I dlatego popierali się nawzajem. W tej trójcy dwa głosy były przeciwko jednemu. Churchill nawet by chciał zrobić sprawę Polski. Nie byłby w stanie tego zrobić. A przecież myślał kategoriami imperium, dla którego sprawa Polska Kieślikowska to była rzecz ważna, ale odległa. Nie tak istotna, jak zapewnienie dalszego losu i trwania Imperium Brytyjskiego. Nie mógł więc Sikorski, jak sądzę, zrobić więcej niż zrobił. Przeszedł jednak do naszej historii jako mąż stanu, niewątpliwie. Doceniamy jego talenty, doceniamy to, co zrobił. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że nawet gdyby tam był Richelieu, w połączeniu z Ossolińskim naszym, więcej pewnie by nie zrobił, bo nie było możliwości. Tak niestety nasze losy się ułożyły. A dla nas pozostaje symbolem generał Sikorski, walki o niepodległość w czasie II wojny światowej. Jeżeli go przeciwstawimy Piłsudskiemu, czy Dmowskiemu, czy komukolwiek innemu, bo te drogi naszych polityków się często rozchodziły, to odpowiedź na to też można łatwo znaleźć. Proszę Państwa, historia Polski jest dość skomplikowana, dość obszerna i dość bogata, aby w niej znalazło się miejsce i dla Piłsudskiego, i dla Sikorskiego, i dla Dmowskiego, i dla Witosa, i dla wielu innych. Wszystkich tych ludzi łączyło jedno. Każdy na swój sposób walczył o niepodległość i siłę Rzeczypospolitej. Wizje były różne, ale wszyscy myśleli o tym samym. W chwilach przełomu potrafili się jednak dogadywać. Zabrakło tego u nas na uchodźstwie. Być może dlatego,
że zabrakło po śmierci Paderewskiego wielkich polityków. Został jeden Sikorski. Chwila, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.